Moi drodzy, ta Ewangelia dzisiejsza, którą stanowi dla nas fundament, ona dotyka świętych i błogosławionych i ich życia. I staje się dla nas pomocą, jakby nie patrzeć w zrozumieniu wielu rzeczy. Dlatego dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kiedy świętych warto słuchać, a kiedy ich nie warto słuchać. Jak to? Dlaczego? O tym trochę w dzisiejszym odcinku. Także o pojęciach, których nie ma w Biblii, a które przecież są. Bożymi pojęciami. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, w dzień, w którym oddajemy cześć świętym i błogosławionym, dziękując za ich życie i prosząc ich o modlitwę, zawierzamy Tobie wszystkie chwile naszego życia jako jednemu zbawicielowi i Panu. A w 495 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy słowa. Maryja, nazywana w Ewangeliach matką Jezusa, Jana 2, 1:1925, już przed narodzeniem swego syna jest ogłoszona przez Elżbietę pod natchnieniem Ducha Świętego Matką Mojego Pana, Łukasz 1,43. Istotnie ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się jej synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym synem Ojca, drugą osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą. Teotokos. Sobór Efeski. Dziękujemy Ci, Jezusa. Te słowa, które kierujesz do nas przez swój kościół. Amen. Posłuchajmy słowa. Zobaczywszy zaś tłumy, wyszedł na górę i gdy usiadł on, podeszli ku niemu uczniowie jego i otworzywszy usta jego, nauczał ich, mówiąc: Szczęśliwi, szczęśliwi biedni duchem, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi Bolejący, bo ich, bo oni będą pocieszeni, szczęśliwi łagodni, bo oni odziedziczą ziemię, szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni, szczęśliwi litościwi, bo oni litości doznają, szczęśliwi czyści sercem, bo oni Boga zobaczą, szczęśliwi pokój czyniący. Bo oni synami Boga zostaną nazwani. Szczęśliwi, prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy lżyliby was i prześladowaliby i mówili wszystko złośliwe przeciw Wam, kłamiący z powodu mnie. Radujcie się i weselcie, bo zapłata Wasza wielka jest w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, przed Wami. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy szczególne święto w Kościele, dlatego że to nie jest Dzień Zmarłych, tylko Wszystkich Świętych, czyli czcimy tych, którzy przed nami przechodzą tę drogę, no już są w domu Ojca. Czyli doszli do szczęśliwości wiecznej i, i można powiedzieć, że modlą się, no bo co mogą innego robić, kiedy nas kochają, a trudno sobie wyobrazić, by nas nie kochali. Kiedy otwieramy Apokalipsę, to także czytamy o świętych, których modlitwa jest przez Boga zauważona. Oni, kiedy wołają, to w niebie następuje pół godziny ciszy, cokolwiek to znaczy. I dla nas jest to dość ważne w kontekście tego, dlaczego my, jako katolicy, czcimy świętych, dlaczego święci są dla nas ważni na drodze życia duchowego ponieważ okazuje się, że mieli oni w sobie na tyle miłości do Pana Jezusa że gdy przychodziło zapłacić po ludzku najwyższą cenę jaką często, jak często jest to powtarzane złożyć dar ze swojego życia oni nie mieli wątpliwości, że chcą to zrobić nie wypierając się absolutnie wiary idąc tą drogą, która jest Drogą właśnie zawierzenia, zaufania, drogą pojednania. I można powiedzieć jeszcze inaczej, że szczególnie męczennicy w zarodku zwalczali, zwalczali gniew, no bo łamali te kręgi śmierci, które można by było powielić dalej. Na nich zatrzymywało się to wielkie okrucieństwo, to wielkie zło. Cały czas mam dzisiaj jakoś przed oczami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, kiedy ostatnio miałem możliwość uczestniczyć właśnie w 40-leciu 40 jego, w otwarciu wystawy poświęconej jego męczeńskiej śmierci w Sejmie wobec 40-lecia od jego śmierci. Bardzo mnie dotknęło, jak ważna jest jedność. Jak ważne jest zniesienie się ponad interesami partykularnymi, jak ważne jest to, co ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił. Kapitalna wystawa, jeśli chodzi o treść, przepiękne, ważne odniesienie do, do codzienności, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że przez te lata nic się nie zmieniło z tych ważnych rzeczy dotyczących naszego życia, dotyczących solidarności, dotyczących wzbijania się ponad podziałami, dotyczących wychodzenia z miłością, dotyczących poszukiwania prawdy i stawania za nią. To są te rzeczy, które są uniwersalne. To, co głosił ksiądz Jerzy, kiedy poczytamy jego teksty, kiedy poczytamy w jaki sposób on podchodził do drugiego człowieka. A to jest jeden z Milionów pewnie świętych, bo choć tych błogosławionych i świętych mamy pewnie setki tysięcy, to tych nieogłoszonych świętych mamy pewnie znacznie więcej. I to co jest ciekawe, że święci dają odniesienie do wszystkiego, no, bo oni pokazują, że są wartości, które są niezmienne. Za które warto oddać życie, wierność nauczaniu Jezusa, wierność temu, co Jezus mówił. Oczywiście w duchu wierności Kościołowi, bo można sobie tłumaczyć Pismo Święte jak sobie chcemy. Jak powiedział jeden nawrócony pastor, mówiąc, że po latach odkrył, że rzeczywiście nie wszystko jest w Piśmie Świętym. Nawet to, co głosił jego zbór. I mówi ten pastor dotarło, dotarło do niego, że wiele rzeczy, których nie ma w Piśmie Świętym, one po prostu są. Wiele razy mówiliśmy o tym w kontekście różnych treści, w kontekście różnych definicji, w kontekście chociażby definicji Trójca Święta, przecież trójca święta. To jest definicja, której w Piśmie Świętym nie ma. Tego się trzymają świadkowie Jehowy i szastają takimi tekstami. No przecież nie ma trójcy świętej w Piśmie Świętym. Słowo trójca świętym nie, święta nie występuje w Piśmie Świętym, ale przecież fragmenty, w których Jezus posyła na świat w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy inne fragmenty, oczywiście są. Nie ma słowa czyściec w Piśmie Świętym. No i też słowo, które nadał Kościół na Rzeczywistość odpuszczenia grzechów po śmierci. No, bardzo prosta rzeczywistość. Tak, Niektóre grzechy będą odpuszczone w życiu przyszłym, czy też rzeczywistość, której nie używa słowa chrześcijanie. My myślimy, że to jest słowo takie, które jest od razu, od czasów Jezusa. Dopiero w dziejach apostolskich to słowo się pojawia, bo tak nazywano zwolenników tej drogi. Jaki jest to piękny zapis. No, i teraz święci dla nas wobec tej dzisiejszej Ewangelii mieszczą się w tym, co przeczytaliśmy, w tych błogosławieństwach, którymi oni żyją. To po pierwsze, dając nam pewne odniesienie do epoki i czasów, w których żyli. Bo znowu, jeżeli zechcemy przełożyć pewne wzorce ludzi, którzy żyli w epoce, nie wiem, dwa, trzy wieki temu, to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zastosować nie dlatego, że one są. Że one były źle zastosowane przez ludzi żyjących w tamtym czasie. Tylko one dzisiaj nie są do zastosowania, jak mówią nam dokumenty Kościoła, dlatego że zamiast zbliżyć się do Chrystusa, robiąc to, co robili święci w tamtych czasach, w tamtych czasach było to jak najbardziej zasadne, potrzebne. No, patrzmy na świętego Franciszka, który odrzuca rzeczy, idzie nago przez miasto. Spróbuj się tak przejść przez miasto, nago odrzucając rzeczy. Pokazuje skrajny przykład. Więc e, dokumenty Kościoła mówią nam: patrzmy, czy z nauczania świętych to, co zastosujemy, zbliży nas do Chrystusa, czy odwrotnie? Oddali nas od Chrystusa. Jak się, e, jakie to jest zabawne, że niektórzy mówią, no. To, co nauczają święci, absolutnie nie może nas oddalić od Jezusa. No to jeszcze raz powtarzam ten przykład ze świętym Franciszkiem. Zdejmij ubranie i, i przejdź się poprzez miasto, jeżeli chcesz naśladować świętego Franciszka. My mamy naśladować Chrystusa. Na tamten czas to, co zrobił święty Franciszek, było świetne, idealne. Nikt go w kaftan bezpieczeństwa nie, nie zamknął, nie, nie włożył. I tak samo, oczywiście ktoś powie, no tak, ale to, co głosili święci, jak się ma do tego, co, co my dzisiaj mamy. Moi drodzy, nawet jeśli chodzi o to, co głosili święci, oni głosili w oparciu o wiedzę na tamten czas. To znaczy, niektóre rzeczy, które oni głosili, przekazywali tak, jak rozumieli wtedy naukę, fizykę, biologię, wszystko to, co wtedy. Funkcjonowało wszystko to, co wtedy było odkryte. I oni to rozeznawali w duchu kościoła. Natomiast no, nie możemy mówić, że nauka nie poszła do przodu. Chociażby e, najróżniejsze odkrycia w, w różnych sferach życia. One nie mają nam przeszkadzać w podążaniu za Bogiem. Przecież, e, choć Pan Jezus nie mamy żadnego, żadnej wzmianki, że podróżował, z y, Ziemi Świętej, nie wiem, do Rzymu, na Maltę, no to Święty Paweł już to robił. A więc rozpoznawał znaki czasy i dostosowywał chociażby kwestie przeniesienia Ewangelii przez okręt, który stawał się narzędziem ewangelizacji. Nowa forma, nowa metoda, treść, którą Jezus kazał zanieść. Dzisiaj ewidentnie YouTube, internet media społecznościowe mogą być miejscem, w którym rzeczywiście ludzie poznają Chrystusa, naukę Kościoła i wchodzą w relacje z Nim albo odwrotnie. Albo no, idą na manowce wiary. Zależy do, do jakiego źródła są przypięci, czego słuchają. No bo jeżeli ktoś karmi się treściami, które nieustannie uderzają w papieża, w pewnej, w pewnej chwili nawet jeżeli na początku będzie w wierności słuchał nauczania papieża, to w pewnej chwili, kiedy nie będzie karmił się treściami, które mówi papież, a komentarzami do tych treści, to uzna papieża wcześniej czy później za heretyka. Tak to działa. Y Dzisiaj przypominam, że z racji tego pięknego święta, bo dzisiaj oddajemy cześć świętym i błogosławionym, którzy modlą się, jakby nie było za nas. To nie jest tak, że oni są dla nas w tym momencie w jakiś sposób przeszkodą na drodze wiary. Oni są pomocą, oni przeszli tę drogę. Zobaczcie: prosimy o modlitwę tylu ludzi na ziemi. To przecież ci, którzy przeszli przed nami tę drogę, czy oni e, ich nie możemy prosić patrząc na pierwsze wieki chrześcijaństwa, jak podchodzono do świętych i błogosławionych, kiedy dopiero się to wszystko tworzyło, kiedy Duch Święty pokazywał, w jaki sposób objąć czcią świętych i błogosławionych. Okay. No, i dzisiaj kolejne. E, Kolejne pytanie, a właściwie twierdzenie pod kolejnym filmikiem z całym szacunkiem napisał pan Przemysław Zdrojewski. Ale fundamentem nauki o Jezusie Bogu nie m, powinno być Pismo Święte, a nie katechizm Kościoła. Bo przez te kilka tysięcy lat trwania Kościoła w jego naukach dość dużo błędów było, jak później historia pokazała. Moi drodzy, no, dla nas, katolików. Źródłem, jakby, rozeznawania jest Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli trzymamy się tego, co mówi katechizm, dlatego że jeżeli my zaczniemy interpretować pismo święte po swojemu, to wcześniej czy później zejdziemy na manowce wiary. Tak trzeba powiedzieć. I tak było już w wiekach. Oczywiście katechizmy były bardzo różne, dlatego że w różny sposób podchodzono w samym Kościele do różnych spraw, w różny, różny sposób je rozumiano. Natomiast no, to nie może być tak, że wszyscy czytają Pismo Święte i każdy rozumie je inaczej i każdy sobie stosuje je inaczej, bo jest jakiś duch Pisma Świętego, to jest Duch Święty, który pokazuje, którą drogę drogą iść. Nie możemy mówić, że. Jednocześnie prawdą jest i fałszem to, że 77 razy wybaczyć to znaczy, że może to 77, a może to nieskończenie wiele. Nie możemy mówić, że to samo znaczy odciąć rękę, co po prostu zrobić wszystko, żeby ta ręka nie, nie prowadziła do grzechu. No właśnie, nad tym kościół czuwa, dlatego też mamy, mamy pewność zbawienia jednocześnie przy posłuszeństwie Kościołowi w kontekście tego, że Jezus to obiecał, bramy piekielnego nie przemogą i jeszcze może taka wisienka na torcie, wiecie to, że Europa traci wiarę to, to, to naprawdę to w historii już było w historii to wszystko szło sinusoidą no, kiedy popatrzymy, zobaczmy chociażby na ubiegły rok to katolicyzm zwiększył się prawie o 14 milionów tych, którzy przyjęli chrzest i to nie jest Europa. I przecież było tak, że na różnych kontynentach było więcej katolików, potem to przeszło na Europę, teraz Europa traci powołania. Ja to mówię dzięki Bogu, bo Europa się roz, rozpuściła. Europa, to jest moje oczywiście prywatne rozumienie tego, że Bóg daje tam powołania, gdzie ludzie żyją więcej Ewangelią, gdzie u nas tyle daje powołanie ile jest potrzeba, ale nie chcę wchodzić w kolejny wątek. Dobra. Dzisiaj z racji tego święta jeszcze raz tylko przypominam święto wszystkich świętych. Nawet możemy sobie życzenia złożyć, żebyśmy tam dotarli. Mamy także wolność, znaczy jest dyspensa z racji uroczystości od pokarmów mięsnych, więc nie ma dzisiaj wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Mogący. Ojciec Syt i Duch Święty, amen, subskrybujemy, lajkujemy, cały czas zrzutka wisi. Do zobaczenia, jak będzie jutro.